22 października Stowarzyszenie SOS dla Gniezna przedstawiło swoich kandydatów do Rady Miasta Gniezna. Zdaniem działaczy organizacji decyzja o starcie w wyborach samorządowych wynika z troski o miasto i chęci zapewnienia dobrej przyszłości wszystkim gnieźnianom. Stowarzyszenie SOS dla Gniezna postanowiło po raz pierwszy wziąć udział w wyborach samorządowych, dlatego że nie akceptujemy obecnie stosowanej polityki, uprawianej polityki zarządzania miastem. Wydaje nam się, że Gniezno zasługuje na więcej. Gniezno w tej chwili jest, tak jak oceniamy, w takim opłakanym stanie i my chcemy to zmienić. Wielokrotnie zwracaliśmy się do władz w różnych tematach. Głównym tematem naszej aktywności była mobilizacja władzy, inspirowanie władzy w celu tworzenia miejsc pracy. W innych planach stowarzyszenia jest między innymi wspieranie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, zmiana polityki dla lokali mieszkaniowych czy ożywienie rynku. Stowarzyszenie postanowiło wystawić 7 kandydatów do Rady Miasta. Zdecydowałem się kandydować, ponieważ chcę zrobić coś dla tego miasta. To jest też powód, dla którego właściwie zostałem w Gnieźnie, ponieważ duża część ludzi młodych wyjeżdża z Gniezna, szczególnie na studia bądź zaraz po studiach, ponieważ nie widzi tutaj dla siebie żadnych perspektyw. To było właściwie takim jedną z głównych przyczyn, dla których chciałem wystartować w wyborach i zrobić coś dla tego miasta. Dlaczego z SOS? Ponieważ jest to formacja niepartyjna, stowarzyszenie, które jest apolityczne. I moje przekonania są tożsame z przekonaniami tego stowarzyszenia. Jestem z wykształcenia ekonomistą, mam wieloletnie doświadczenie w pracy w dużym przedsiębiorstwie. Pełniłam funkcję zastępcy dyrektora do spraw handlowych, do spraw ekonomicznych, finanse są mi bardzo bliskie. No i chciałabym wykorzystać moje umiejętności do prowadzenia, do rozwoju gospodarczego miasta Gniezna, żeby po prostu skorzystać również z tego, co posiadam, z wieloletnich doświadczeń, pracy. Na co dzień pracuję z młodzieżą i priorytetem jest dla mnie to, żeby ta młodzież też kończyła szkołę z nadzieją, że coś jeszcze może się tutaj pozytywnego dla nich zdarzyć, że w Gnieźnie może jeszcze coś fajnego ich spotkać, że jest gdzie pójść, że to miasto naprawdę żyje i żyje dla nich i oni mogą tutaj realizować się w przyszłości. W chwili obecnej działacze stowarzyszenia nie chcieli wskazać, kogo poprą w staraniach o stanowisko prezydenta Gniezna. Zapraszają za to mieszkańców miasta na debatę kandydatów, która odbędzie się 5 listopada o godzinie 18 w Gnieźnieńskim Medyku.